Państwa bardzo serdeczny, kolejny już raz w naszej kuchni Bogutyn, Młyn od Kuchni. Dzisiaj pragnę Państwu przedstawić wykonanie chleba na zakwasie, który sprzedajemy w naszym sklepie. Do tego zakwasu dołączamy opis, jak należy go przechowywać, rozmnażać i oczywiście mamy też przepis na chleb, który właśnie dla Państwa wykonam. To jest niezmiernie bardzo łatwe. Myślę, że nikt nie będzie miał zbytnich problemów, żeby wykonać ten chleb. Do tego będzie nam potrzebna 510 g mąki typu 750. Zakwas 220 g. Jest to już gotowy zakwas, ożywiony, gotowy do wykonania chlebu. Wkładamy go do tej mąki w całości. Ma taką konsystencję dość lepiącą. I 330 g wody w temperaturze pokojowej, może być deko cieplejsza. I to te trzy składniki łączymy ze sobą. Wyrabiamy około minuty. Czas takiego wyrabiania powinien nam zająć. Korzystając z okazji, chciałam troszkę wspomnieć o zakwasie, którego produkcją się zajmujemy. Zakwas ten ma już przeszło 40 lat. Autorem receptury tego zakwasu jest nasz szef. I to z jego właśnie receptury korzystamy do produkcji tego zakwasu. Jest on u nas dostępny w różnych gramaturach. Można sobie kupić i próbować wypieków własnoręcznie. Tak jak powiedziałam, to minutkę, wszystko nam się tu ładnie połączyło z tym zakwasem. Po wyrobieniu tego chleba odstawiamy go na około 30 minut i po tym czasie dopiero będziemy dodawać sól. Po około 30 minutach od odstawienia naszego chleba dodajemy 15 g soli. Po dodaniu soli i wyrabiamy z solą. Mieszamy około 15-20 minut. Żeby ta sól nam się dobrze połączyła z ciastem. A ciasto, jak widać, jest bardzo plastyczne. Nie klei się szczególnie do ręki. Oczywiście kosztuje nas to troszkę siły, bo ciasta na chleb są takiej dość ciężkiej konsystencji, ale smak nam to wszystko później wynagrodzi. Po upływie 15 minut można spokojnie go przełożyć do wcześniej przygotowanej formy. Co to za forma? To jest forma kamionkowa, tak zwana, te bardzo dobra do pieczenia właśnie chleba. Wcześniej była namoczona w wodzie i dzięki temu właśnie procesowi, że ona była namoczona w wodzie, wilgoć, która została w formie, jest oddana do chleba, który będzie właśnie w niej najpierw wyrastał, a później o, piekło się. Ale można może się również. Tak, oczywiście. To nie ma najmniejszego znaczenia. Po prostu można i w szklanej, w silikonowej. Tutaj troszkę zmoczymy ładnie wodą, żeby to ładnie nam tu się wyrównało. Można sobie zimną wodą. O, tak wtedy ciasto się. Tak wyłożone ciasto w formie takich chlebek odstawiamy na około 5, od 4 do 5 godzin do wyrośnięcia. Powinien podwoić swoją objętość. Oczywiście to jest wszystko, czas wyrastania przede wszystkim zależy od temperatury w pomieszczeniu. Można włożyć oczywiście, jeśli chcemy troszkę przyspieszyć ten czas wyrastania, można włożyć go do piekarnika na około 20-30 stopni. Wtedy to ten proces będzie znacznie szybszy. A jak nie, to po prostu w temperaturze pokojowej czekamy, aż ten chleb nam
wyrośnie. Po kilku godzinach wyrastania nasz chleb na zakwasie wygląda tak. Ładnie nam wyrósł w formie. Teraz możemy go spokojnie wstawić do piekarnika w temperaturze około 180 do 200. Temperatura piekarnika oczywiście zależy od indywidualnych predyspozycji piekarnika. Ja generalnie z reguły piekę w temperaturze 180 stopni, więc po prostu należy to obserwować. Przed włożeniem zrobimy ładne nacięcia, żeby nam chleb ładnie wyglądał. I możemy go jeszcze posmarować żółtkiem jaja. Czas pieczenia oczywiście około 40-50 minut, tak jak powiedziałam. Kwestia jest temperatury, kwestia piekarnika, ale myślę, że 50 minut to spokojnie czas, który powinien mu wystarczyć. I chlebek wędruje do piekarnika. Nagrzanego oczywiście. Pieczenie naszego chleba na zakwasie dobiegło końca. Możemy go już spokojnie wyjąć z piekarnika. Oczywiście upiekł się bardzo ładnie. Chwilę postał w piekarniku. Oczywiście zależy nam przede wszystkim na tym, żeby zobaczyli Państwo, jak będzie wyglądał po przekrojeniu. Więc nie jest bardzo już gorący. Myślę, że już będzie potrzebne. I kroimy. Proszę, tak wygląda ładny, zwarty, tak jak to właśnie chleb na zakwasie powinien wyglądać. Czas pieczenia oczywiście był troszkę dłuższy, wydłużyłam go do godziny czasu, ale to tak jak mówię, należy po prostu obserwować proces pieczenia, jak on się odbywa i oceniać go wizualnie, jak wygląda skórka, czy jest już zarumieniona. Nasz jest bardzo ładnie upieczony, proszę. To jest właśnie chlebek pieczony na zakwasie. I zapraszam do kolejnych naszych rad, odcinków. Służymy zawsze pomocą i radą. Po dodaniu soli. Dlaczego nie dodaje jej się od razu? Podejrzewam, że... Trudne pytanie. Mogą mnie zadawać. Nie no, wydaje mi się, że...